Małgorzata Kołodziejak pochodzi z Chełma. Ukończyła studia w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom uzyskała w pracowni rzeźby profesora Marii Siuty-Góreckiej. W pierwszych latach aktywności zawodowej pracowała w szkole i nauczała plastyki, który okres ten wspomina z wielkim sentymentem. Praca z dziećmi przynosiła jej ogromną radość i satysfakcję. W 1992 roku wyjechała do Francji, gdzie okazało się, że nie może pracować w swoim zawodzie. Postanowiła skierować swe kroki w stronę sztuk graficznych i tak poznała technikę sitodruku. Do dziś pracuje w przemyśle graficznym i jest obecnie grafikiem komputerowym. 8 lat temu wróciła do malowania. Jej pierwsza wystawa we Francji miała miejsce w konsulacie polskim w Lille. Teraz stara się godzić pracę zawodową ze swoją pasją. Fascynują ją proste zjawiska, otaczająca nas natura, jej subtelność i kolory. Malarstwo daje jej radość, refleksję i odpoczynek. Równocześnie zajmuje się projektami graficznymi, wykonuje projekty dla sportowców, firm, stowarzyszeń i organizatorów imprez. Od 3 lat jest członkiem stowarzyszenia Resonans 62, prowadzonym przez artystkę Aleksandrę Prajer. Stowarzyszenie organizuje międzynarodowe spotkania artystyczne w północnej Francji. Jej działalność w Resonans pozwoliła jej nawiązać wiele kontaktów z artystami w Polsce i na powrót do swoich polskich korzeni artystycznych. A więc dzień dobry Państwu. Chciałbym wszystkich serdecznie powitać na dzisiejszej wystawie. Wiem, że jest słoneczką, mnóstwo ludzi jest na wyjazdach, ale bardzo Wam dziękuję, że przybyliście, ponieważ gościmy dwie wspaniałe artystki z Francji, panią Aleksandrę Prajer, która... No brawo, brawo, tak? Pani Aleksandrę miała raz i wystawę indywidualną i brała wiele razy udział w plenerach i brała wiele razy udział w wystawach międzynarodowych. Po raz pierwszy ma swoją indywidualną wystawę na dole pani Małgosia Kołodziejak, bo ja już zawsze Kołodziejak. Na dole są jej wspaniałe prace, wspaniałe malarstwo. Też przybyła z Francji, działa w radiu, działa w telewizji francuskiej, także w Polonii Polskiej, ale to może wy nam opowiecie coś o sobie bliżej, może najpierw tu Aleksandra, bo Małgosia, która tam woli, która ma mniejszą tremę. Do tablicy, jako że byłam nauczycielką kiedyś, to do tablicy to jest, mogę się... Twój katalog może pokazać, trzymaj. Tak jak napisałam o sobie, zaczynałam swoją karierę artystyczną w Polsce. Skończyłam studia na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Instytucie Wychowania Artystycznego. I na początku byłam nauczycielką, pracowałam z dziećmi, co mi sprawiało niesamowitą satysfakcję i radość, bo dzieci to jest partner bardzo wdzięczny do pracy. Niestety mój los skierował mnie do Francji, wyjechałam i pojawiła się jednak długa przerwa w malowaniu, ale poszłam w stronę sztuk graficznych. Jestem grafikiem komputerowym, ale komputer to nie jest jednak takie ciekawe życie, więc wróciłam do malarstwa, wróciłam do pędzli, do sztaluk. I staram się właśnie mieć tą odskocznię od pracy zawodowej, którą jest malarstwo. Cieszę się każdym momentem w życiu, staram się docenić wszystko to, co nas otacza. Stąd w moich obrazach widzicie bardzo dużo natury, traw, łąk, mgieł, słońca, cienia. Każdy moment mnie cieszy i staram się to wyrazić. Kiedyś jedna z artystek, Agnieszka Słodkowska, malując swoje nieba, bardzo mnie urzekła. Ja teraz jak oglądam jej niebo, to myślę o takie niebo Słodkowskie. Więc ja swoimi obrazami chcę sprowokować widza, że jak będzie patrzył na źdźbła trawy i na łąki, to na będzie maki. Na maki, to będzie myślał sobie, że to te takie łąki i maki tej Kołodziejak. Po prostu cieszymy się z tego, co nas otacza. Ja się tym cieszę, cieszę się malarstwem. To jest też jakaś tam recepta na życie, jakiś sposób na życie i na istnienie też. Odnalezienie się we Francji,
Jeżeli się Państwu podoba, to jest dla mnie wielki zaszczyt. Chciałabym podziękować Krzysztofowi za to, że tę wystawę zorganizował, bo to moja pierwsza w ojczyźnie. Nigdy nie marzyłam, że tu wrócę kiedyś z obrazami, Krzysiu. Ja też się cieszę, bo byłem w Waszej grupie w Remontowiu Plenera Rezonans, też malowaliśmy wspólnie, tak, że widziałem Twoje prace, powiedziałem, że musisz zrobić wystawę, także bardzo się cieszę, że jesteś. I żeby zrobić takie medialne przejście, to chciałabym podziękować Aleksandrze, ponieważ wspiera mnie od kilku lat, pracujemy ze sobą w Stowarzyszeniu Rezonans. Wspiera mnie, wysyłamy sobie zdjęcia ze swoich prac, oceniamy je, podpowiadamy, krytykujemy i to bardzo ważne, że... Że nie mówimy sobie tylko komplementów. Nie. Podróżujecie razem. I to mobilizuje także, także jest to dla mnie bardzo cenne. Dziękuję Ci, Aleksandra. Bardzo. Cudowne, pełne sił, to najważniejsze. Jeśli mają Państwo pytania, to już gratuluję. Dziękuję serdecznie. Udział we wszystkich międzynarodowych u nas przeglądach sztuki, bierze udział w plenerach, także może nie miała aż tyle pracy. Jestem z tobą. Jeden z sukcesów to znajomość Krzysztofa. No bo to są głównie krajobrazy, tak? Jakieś takie... Głównie krajobrazy, dlatego że jestem człowiekiem bardzo sentymentalnym. To, że wyjechałam kiedyś, to chyba spowodowało to, że więcej człowiek obserwuje, więcej zastanawia się nad każdą chwilą, nad codziennością. Ale sama inspiracja nie wystarczy. Trzeba jeszcze spotkać na swojej drodze dobrych ludzi. Ludzie, którzy uczą i pokazują, jak robić co robić. Krzysztof jest wspaniałym doradcą. Miałam okazję pracować z Krzysztofem na plenerach międzynarodowych. Krzysztof potrafi docenić, potrafi wychwycić. No i dopingować, dlatego że Krzysztof powiedział, Małgorzata, będziesz miała u mnie wystawę. I to był dowód. Rok temu pamiętasz na rezonansie na plenerze. Tak, to był dowód. I cieszę się, że zrobiłaś. Mnóstwo pracy i widzę, że... A jeśli masz mówić cztery prace, które w domu, nad którymi pracujesz... Pracuję tak, cały czas, pracuję w każdej chwili. No i tak jak mówiłam, cała przyjemność po mojej. Po mojej też, cieszę się. Ja bym proponował.